W jednym z Twoich wywiadów taka fajna myśl się pojawiła, że, bo przejdźmy teraz, można powiedzieć, że zaczęliśmy zachwalać kontakt z psychodelikami, z enteogenami. Ogólnie oczywiście, nie mówiąc tu o szczegółach. Natomiast no, często się pojawiają pytania o trudności, o przeciwwskazanie, czy można sobie zrobić krzywdę. I to, co fajnego powiedziałeś w jednym wywiadzie, jest to, że osoby, które próbują wszystko zrozumieć i pojawia się im coś takiego bardzo niewytłumaczalnego właśnie dla umysłu racjonalnego, mogą mieć duże problemy w takich sytuacjach. Czy to tak właśnie widzisz, że tacy bardzo inteligentni albo wręcz przeintelektualizowani ludzie mogą mieć większe trudności niż ktoś, kto potrafi tak prosto widzieć świat? Akurat tamta wypowiedź moja się tyczyła dużych dawek psychodelików i że tu może być problem dla tych właśnie intelektualistów, bo tam bardzo dużo się im może pokazać i jak będą chcieli to wszystko zrozumieć, to nie dadzą rady. Natomiast myślę, że tego problemu nie ma przy mikrodawkach, które teraz są jakby, bo ja też, to też może powiedzmy o tym, że jak ja Właśnie. zaczynałem się tym interesować, to była taka tendencja do tych dużych dawek ceremonialnych, do tego szamanizmu całego, to wszystko tam jakby zostało odkryte przez Europejczyków na nowo. Ci szamani z Ameryki Południowej tutaj nam dużo jakby się dzielili z nami swoją jakby tradycją, wiedzą i tymi technologiami. Natomiast teraz jest taki trend w kierunku mikrodawek, które są już bezpieczne i moim zdaniem taki intelektualista tylko na tym może skorzystać, czego dowodem jest na przykład Dolina Krzemowa, gdzie przecież ona cała stoi na grzybie. Jakby to można tak symbolicznie powiedzieć. Wszyscy naukowcy, no nawet jak, nie wiem, no, używacie myszki No komputerowej, tak? właśnie, No dzisiaj to, no słyszałem właśnie. Twoją wypowiedź. Nie No. wiedziałem wcześniej. Jak jesteś przeciwko grzybom, no to wyrzuć myszkę i palcem tam. No to jest właśnie to, że i to jest tylko jeden z tysiąca przykładów, tak? Jak to wspiera kreatywność. I mikrodozowanie jest, myślę, bezpieczne, aczkolwiek, tak jak też tutaj poruszyłeś ten temat przeciwwskazań, to jeszcze może powiem, że oczywiście są jakieś przeciwwskazania i do tych dużych dawek ceremonialnych, i do tych leczniczych mikrodawek, no bo mikrodawki to są takie już typowo lecznicze albo właśnie inspiracyjno-kreatywne. No i jeśli chodzi o te przeciwwskazania, no to do psylocybiny mamy przede wszystkim choroby psychiczne, czyli choroba dwubiegunowa. Te osoby były wykluczone nawet z tych badań naukowych ostatnich. Co tam jeszcze było? Schizofrenia też. I tam była taka adnotacja, to czytałem, że bez prowadzenia terapeuty takie osoby nie powinny się gdzieś tam sięgać samemu, tak? Bez jakiegoś tam właśnie opieki, jakiegoś terapeuty, który po prostu zdaje sobie sprawę, co tu się dzieje i jak to może wpływać, i żeby tą osobę jakoś prowadzić, tak? Jeśli chodzi o muchomora, to też zrobiono ostatnio spore badania na temat mikrodawkowania. I w ogóle muchomor to się nadaje bardziej właśnie do takiego leczniczego stosowania, do małych dawek. Nie jest za dobrym psychodelikiem do takich ceremonialnych, chociaż ci tam Inuici, Indianie go też i tak stosowali. No i tutaj przeciwwskazaniem będzie podobnie jak przy psylocybinie, też te choroby dwubiegunówka i schizofrenia i jeszcze też matki karmiące, czy kobiety w ciąży. Nie powinny, no bo, ale to z logiki to wynika, tak jak sobie zobaczymy, 1 gram dla człowieka 70-80 kilo, no to jest, to nic nie czuje, tak? To jest mikrodawka, w sensie poprawia, coś tam może lepiej działa, jakiś pomysł, coś się przyśni, człowiek się lepiej wyśpi, tak? No ale tam płód na przykład może ważyć 10 gram, 8 gram i dla niego 1 gram, no to będzie, no Dawka to w żadnym heroiczna. wypadku, tak? No i to jest właśnie też tam bardzo tak podkreślone, że no nie wolno, tak, po prostu, ale to z logiki wynika, tak, z proporcji po prostu wagowych. No szkoda jest taka, że przez to, że albo te substancje są z jednej strony nielegalne, albo tak po prostu jakoś społecznie
odtrącone, no to ta wiedza jest kiepska, lekarze się na tym nie znają. Na tej konferencji właśnie było dużo takich głosów pokazujących, no, że jest to teraz konieczne, żeby propagować wiedzę, żeby ludziom mówić, kiedy można stosować, kiedy nie. Myślę, że po tym takim okresie zachłyśnięcia, latach 60., gdzie rzeczywiście ten dostęp, myślę, że można spokojnie powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, jak ty to oceniasz, że to było przesadzone, za dużo, za ostro, no to może to wahadło w tej chwili jakoś wraca do takiego normalnego zastosowania. Prawdopodobnie będzie to bardzo regulowane nadal, ale no myślę, że większą korzyść przyniesie.